Cześć, dzień dobry. Vuelta Hiszpania 2024. Primoż Roglic wygrywa hiszpański wielki tur po raz czwarty w karierze, zrównując się pod względem liczby zwycięstw Roberto Erasem. A ja w tym krótkim podsumowaniu opowiem wam, dlaczego ten wyścig był dziwny. Ja nazywam się Marek Dyniec i regularnie komentuję dla was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Pokrótce, zanim dlaczego ten wyścig był dziwny, bo uważam, że był dziwny. To, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. Najważniejsze, wydaje mi się, wydarzenie tego ostatniego tygodnia hiszpańskiej Vuelty to wycofanie się Wouta van Aerta, w zasadzie nie wycofanie się, a wypadnięcie z wyścigu ze względu na upadek na zjeździe na etapie rozpoczynającym ten tydzień, na etapie z Lagos da Covadonga. Upadek na zjeździe, dość pechowy, uderzenie w skały, kontuzja kolana, podobno nic nie jest złamane, natomiast rozcięcie jest tak głębokie i tak dotkliwe, że Wout van Aert kończy sezon, a szkoda. Szkoda, ponieważ no, dochodził do bardzo wysokiej dyspozycji podczas tego wyścigu. Wydawało się, że będzie w naprawdę wysokiej dyspozycji podczas Mistrzostw Świata, które są raczej dla górali albo tych kolarzy specjalizujących się w wyścigach klasycznych, którzy dobrze radzą sobie w górach, no ale van Aert zrobił naprawdę solidne górskie zgrupowanie, objeździł się na podjazdach na tym wyścigu, co więcej, celował w coś nietypowego, to znaczy wygranie zarówno klasyfikacji górskiej, jak i punktowej podczas jednego wyścigu, no i to go zgubiło, w tym sensie, że zabrawszy się w ucieczkę, ścigał się na premiach górskich, jechał aktywnie, no i gdzieś tam koncentrował lub szczęścia zabrakło na jednym ze zjazdów, upadek, no i przekreśla wszystko to, co zbudował od wiosny, a wiosną, przypominam, leżał w naprawdę pechowej. No tutaj można na Vuelcie mówić, że tutaj było gdzieś jakieś ryzyko, zmęczenie, tego typu rzeczy, niepotrzebne szarpanie się o tę klasyfikację górską. Na wiosnę podczas Warsztor Flanderen, jadąc w czołowej grupie, ta grupa najechała na jakąś zupełnie niewidoczną nierówność na drodze, no i tam van Aert leżał w kraksie, co no w zasadzie zniszczyło mu większą część sezonu, całą kampanię wiosennych klasyków, tych najważniejszych startów, które były przed nim, i długo dochodził do dyspozycji, doszedł do niej na Vuelcie, wygrał 3 etapy, bardzo pewnie prowadził w klasyfikacji punktowej. Klasyfikacja górska była w jego zasięgu przy tej dyspozycji, którą prezentował, a myślę, że on miał w planach i w głowie Mistrzostwa Świata w Zurichu, które jednak się dla niego nie wydarzą. No i miejmy nadzieję, że po zagojeniu się ran, po jakby wyleczeniu kontuzji, powróci na wiosnę mocniejszy. Mocniejszy fizycznie, mocniejszy psychicznie, bo skoro ta wiosenna przygoda go nie złamała, miejmy nadzieję, że nie złamie go również ta przygoda podczas Vuelty. Cóż jeszcze? No, mieliśmy tak naprawdę planowaną porażkę Bena O'Connora w klasyfikacji generalnej, ale nie tak głęboką i nie tak dotkliwą, jak myśleliśmy. Primož Roglič ostatecznie odebrał mu koszulkę lidera, ale Ben O'Connor obronił się. Ben O'Connor obronił się przed resztą stawki i zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji generalnej przed Enrikiem Masem, pokonuje faworyzowanego wcześniej i spisującego się do pewnego momentu dobrze Mikela Landę, który zajmuje dalsze miejsce, kolarze drużyny Emiratów, która tutaj miała rozbić ten wyścig w pył, nie liczy się de facto w klasyfikacji generalnej. Zaskoczył nieco Richard Carapaz, który włączył się do gry o odebranie czerwonej koszulki O'Connorowi, ale O'Connor kończy 2. I to jest jego wielki, wielki sukces na zakończenie współpracy z grupą AG2R Decathlon, ponieważ O'Connor wraca do Australii, będzie się ścigał w drużynie Jayco Alula od przyszłego sezonu. Być może jak to w drużynie AG2R, co wiemy z serialu Netflixa o Tour de France, były jakieś tarcia, jeśli chodzi o pozycję lidera, bo niewątpliwie w dobrej dyspozycji był Felix Gall, który na wielu etapach, choć nie na wszystkich, wspierał O'Connora, ale prawda jest taka, że z O'Connorem był w tych kluczowych momentach, między innymi na etapie 20 z metą na Picon Blanco.
W związku z tym O'Connor naprawdę sięgnął tutaj najgłębszych rezerw, próbując bronić tej koszulki. Prawie mu się to udało. Warto wspomnieć, że na koniec, kiedy już tę koszulkę oddał na Piqué Blanco, bardzo ładnie obronił drugą pozycję. A co też jest istotne, mimo że jazda indywidualna na czas nie jest jego jakąś wybitną specjalnością, no to w czasówce, w płaskiej czasówce w Madrycie zajął, moi drodzy, miejsce 11. Zajął miejsce 11, co jest całkiem przyzwoitym performancem. Co ważne, wygląda na to, że wszyscy byli no, dość zmęczeni. Primoż Roglic, który ten wyścig ostatecznie wygrał, który był faworytem tej próby, przegrał w czasówce ze Stephenem Kingiem. Stephen King oczywiście znakomity czasowiec, ale mało skuteczny, zwłaszcza na wielkich turach. Wydawało się, że Roglic tę próbę wygra, ale chyba walka o czerwoną koszulkę kosztowała go za dużo i Primoż Roglic tę Vueltę kończy z 3 wygranymi etapami. Co do samego Roglicza, to widać było ewidentnie, że po tej kontuzji podczas Tour de France, tej znów pechowej kraksie, myślę, że jeśli chodzi o pechowość kraks, to ta na Dwarstor, Flanderen, Van Aerta jest porównywalna z tą Roglicza na Tour de France, ponieważ on jej w zasadzie nie był winny. O ile pamiętam, Łucenko najechał na separator, słabo oznaczony separator na środku drogi. Został wykatapultowany na drugą stronę szosy, uderzył tak naprawdę, skosił zespół Red Bulla, no i na tym ucierpiał Roglic. Roglic ewidentnie tutaj nie był w aż tak wysokiej dyspozycji, jak bywał w przeszłości, miał mało czasu na przygotowania, ale hej, no pojechał, wykorzystał całe swoje doświadczenie, jakie miał, wykorzystał wszystkie swoje atuty, jakie miał. Jeśli faktycznie brakowało mu wytrzymałości na etapach z powtarzanymi podjazdami, z podjazdami dłuższymi, to jego rywale tam no, nie byli na tyle mocni, aby zyskać nad nim przewagę. Natomiast Roglic robił to, w czym jest najlepszy, to znaczy na kilkunastominutowych, maksymalnie 20-minutowych, ale chętniej kilkunastominutowych wysiłkach odpalał naprawdę atomowe ataki. Jego performance był wybitny. Tutaj małe zastrzeżenia. Czasami podawałem Wam w komentarzach facebookowych estymowane moce, a także WAM, czyli średnią prędkość podjeżdżania, która tutaj regularnie sięgała 1900 metrów na godzinę. Podczas, powtarzam, tych kilkunastu, raczej kilkunastu niż kilkudziesięciominutowych czy powyżej 20-minutowych wysiłków. W związku z tym trzeba mieć to na uwadze, że to nie jest porównywalne z długimi 30-40-minutowymi alpejskimi wspinaczkami. Nie jest również porównywalne ze względu na to, że te podjazdy na Vuelcie są ekstremalnie strome, czasami nieregularne, w związku z tym te wartości są zaburzane. Ta wartość WAM jest zaburzana, im bardziej stromo, tym ona jest bardziej zaburzana, nieliniowo, o ile się nie mylę też. W każdym razie, no tutaj Roglic w tym terenie, który mu sprzyjał, wyciągał z tego terenu, który mu sprzyja, ile się da. Jego rywale Mas, Carapaz, O'Connor, Landa, to są raczej diesle, to są raczej zawodnicy, którzy dobrze się spisują przy dużej kumulacji zmęczenia, przy dłuższych wysiłkach, przy powtarzanych podjazdach. Roglic ewidentnie znakomicie spisywał się właśnie na tych krótkich, bardzo, bardzo dynamicznych atakach, gdzie utrzymywał bardzo wysoką moc. Po prostu nikt inny tej bardzo wysokiej mocy utrzymać nie mógł. I w ten sposób również przy wsparciu drużyny tutaj znakomitą robotę robił Lipowicz, znakomitą robotę robił Dani Martinez, znakomitą robotę robił Własow, ale też zawodnicy, którzy prowadzili peleton nie tylko w górach. Tutaj ciekawa rzecz, pod koniec Vuelty pojawiły się jakieś tajemnicze problemy zdrowotne, zaczęli się wycofywać, wycofał się Nico Denz, wycofał się, problemy miał Własow, Dani Martinez, więc nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo co to było i jakby to jest tajemnicza choroba grupy Red Bulla.
w połączeniu z tymi wybitnymi, ale nierównymi performansami Roglicza, to jest jeden z tych powodów, dla których ta Vuelta była dziwna. Takie rzeczy owszem się zdarzają, ale no nie chcę tutaj nic sugerować, ale warto drużynie Red Bulla gdzieś tam się przyglądać też od kwestii etycznych. Nie mówię, żeby nie było wątpliwości, nie mówię, że tam jest, są jakieś rzeczy, krótko mówiąc, że tam jest doping, ale takie nagłe zachorowania, nagłe wycofania połączone z wybitnym performancem niektórych zawodników zawsze powinno stawiać pytania. W związku z tym, jeżeli stawiamy pytania Vingegaardowi, jeśli stawiamy pytania Pogaczarowi, jeśli wątpimy w ich czystość, to tutaj na tej Vuelcie było dość poszlak, żeby wątpić również, żeby zadawać pytania w ten sposób. Natomiast realnie rzecz ujmując, no Roglic nie miał tutaj wybitnej konkurencji. Tak, jego konkurenci nie byli super dysponowani, to raz, dwa, nie byli w stanie nawiązać z nim rywalizacji, tak jak mówię, podczas tych bardzo, bardzo mocnych przyspieszeń, a z drugiej strony tam, gdzie Roglic pokazywał jakąś słabość albo nie pokazywał przewagi, no nie byli w stanie tego wykorzystać. W zasadzie jedyny taki ważniejszy atak to w pierwszej części wyścigu na etapie z podjazdem Hazajana, powtarzanym dwukrotnie, atak Enrica Massa, który jednak spełzł na niczym przez jego pechowe ratowanie się od upadku na zjeździe, ale również fakt, że do mety było wiele kilometrów zjazdów, więc Roglic tam pojechał po prostu rozsądnie, nie szarpiąc się za Rogliczem. Podobnie zresztą jechał Roglic pojechał tam rozsądnie, nie szarpiąc się za Massem. Podobnie zresztą tam pojechał O'Connor. I tak naprawdę Roglic pojechał ten wyścig jak profesor, widząc, z kim ma do czynienia, z kim rywalizuje, gdzie są jego przewagi, gdzie są jego słabe strony, wykorzystał to i wygrał hiszpańską Vueltę. Z jasnych stron warto podkreślić kolarzy ekipy Kernpharma w ostatnim tygodniu również zaliczyli zwycięstwo etapowe. Urko Pradę wygrał znów po ucieczce, wygrał etap wraz z młodą gwiazdą Pablo Castrillo. Zdecydowanie kolarze Kernpharmy są zwycięzcami tego wyścigu medialnymi, wizerunkowymi. Myślę, że dla drużyny Kernpharma to jest sukces życia tej drużyny. Caden Gross wygrywa klasyfikację punktową po tym etapie z Covadongą, gdzie wypadł Van Aert. Caden Gross na etapie do Santander jakby pokazał, że on nie dostaje tej zielonej koszulki w spadku po Van Aercie, że wygrywa również 3 etapy w tym wyścigu, tyle samo co Van Aert. No i pokazuje, że jest specjalistą wygrywania finiszy na Vuelcie, jest specjalistą konsekwentnym sprinterem, który również, tak jak Primož Roglič, jest w stanie wykorzystywać okazję. O, tak to umiem, wykorzystywać okazję, ponieważ wygrane etapowe na wielkich turach to są zawsze wygrane etapowe na wielkich turach, nawet jeśli jest się sprinterem, wygrywa się etapy sprinterskie w wyścigu, gdzie tych sprinterów za wielu nie jedzie, ale fakty są faktami, statystyki są statystykami, punkty UCI są punktami UCI, premie finansowe i tak dalej. Caden Groves koniec końców był najlepszym sprinterem tego wyścigu. Czy najlepszym góralem tego wyścigu był Jay Vine, który wygrał z Markiem Solerem koszulkę najlepszego górala? Trudno powiedzieć, Mark Soler był zdecydowanie najbardziej aktywnym zawodnikiem tego wyścigu, w ogóle kolarze drużyny Emiratów. Chyba nie wiadomo, o inaczej, nie wiadomo, i to jest kolejny argument za tym, że był to dziwny wyścig. Nie wiadomo koniec końców, jaki mieli plan na tę Vueltę, czy faktycznie chcieli ją wygrać z Adamem Yatesem, czy jednak wiedzieli, że wszyscy są już troszkę wymęczeni pomaganiem Pogaczarowi w całym tym sezonie.
Tego nie wiemy, ale byli aktywni, byli widoczni, wygrywali etapy. Były momenty, gdy Adam Yates tutaj wchodził na moment do gry po swojej bardzo długiej ucieczce, tak jak Ben O'Connor, do gry o walkę o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej. Vine z Solerem wymieniali się tymi punktami w klasyfikacji górskiej, kiedy Van Aert jakby odpadł z rywalizacji o koszulkę w niebieskie grochy. Toczyli trochę takiej wewnętrznej rywalizacji, tego nie wiemy, jak to tam wyglądało. Koniec końców, więcej punktów, o 2 punkty więcej miał Jay Vine, stanął na podium, a Mark Soler również stanął na podium, końcowym podium, jako zawodnik najbardziej waleczny, ponieważ faktycznie on no, zabierał się w ucieczki niemal każdego dnia, niemal na każdym górskim etapie. Swój etap właśnie na Lagos da Covadonga również wygrał, więc myślę, że będzie zadowolony po tym wyścigu, ale jaka jest przyszłość tego zawodnika, trudno stwierdzić, ponieważ ta jego pomoc, którą świadczy czy w drużynie Emiratów jest również taka niedookreślona. Trudno powiedzieć, czy na tego zawodnika faktycznie można w 100% polegać. Tak czy inaczej, czy na tym zawodniku można w 100% polegać. Tak czy inaczej, na tej Vuelcie no, zrobił trochę show, rozruszał ten wyścig, był jakimś tam elementem, który dostarczał nam w sensie kibicom jakieś rozrywki. Ta jego uporczywa jazda w ucieczkach była tutaj stałym punktem programu. Muszę jeszcze wspomnieć Ediego Danbara, który w drugim tygodniu wygrał etap kończący się zjazdami, wygrał po takim śmiałym ataku z ucieczki w końcówce. Natomiast wygrał również drugi etap, etap królewski, prawdopodobnie etap z metą na Picon Blanco, gdzie odjechał grupie liderów na kilka kilometrów przed metą, wygrał etap. Górski etap, robiąc bardzo dobry czas tego podjazdu, bijąc rekord podjazdu na koniec wielkiego turu, na koniec etapu z przewyższeniem około 5000 metrów, no i etapu, który miał dostarczyć spektaklu, gdzie miała być absolutna wojna wszystkich ze wszystkimi, ale wszyscy chyba już nie mieli dość sił, a Primož Roglič dosłownie dzień wcześniej na Moncavio pokazał, że jest fizycznie najmocniejszym zawodnikiem. Tak jak już wspominałem kilkukrotnie, właśnie wykorzystującym swoje przewagi, a tych przewag Mas, Carapaz nie mieli chyba dość, aby go na tym etapie z Picon Blanco zamęczyć. No i a propos zamęczania właśnie, to nie był super wyścig do oglądania. Ja wiem, że wielu z Was lubi Vueltę za to, że jest nieprzewidywalna. Ale fajnie jest oglądać wyścigi, które są nieprzewidywalne, na których jest faktycznie równy i bardzo wysoki poziom sportowy. Tutaj ten poziom sportowy nie był równy, był momentami bardzo wysoki i należy go traktować jako coś przejściowego. Dla Primoża Roglicza na pewno jest to ważny krok w karierze, ponieważ on kolejny raz się odbudował, czyli jest tym mistrzem powstawania po upadkach, dochodzenia do formy, osiągania celów, nawet gdy jego główne cele i największe marzenia jakby pryskają. Chciałbym, żeby Primož Roglič, mimo jakichś tam wątpliwości, które tutaj po tym wyścigu stawiam, choć nie uważam, żeby były bardzo uzasadnione, natomiast to raczej w ramach bycia fair względem innych zawodników prezentujących imponujące performance, no bo pamiętajmy tutaj to wam ponad 1900 metrów na godzinę na Moncalvillo, to jest wartość, która jest absurdalna, tak? W związku z tym, jeżeli widzimy, że na Tour de France, czy na Giro d'Italia, Pogacar, czy Vingegaard no, kręcą jakieś chore moce i zaczynamy wątpić, to widząc, kiedy Roglicz kręci chore moce, zaczynamy wątpić. Trzeba być fair, tak? I jakby trzeba traktować wszystkich porówno. Tak czy inaczej, no Roglicz ma szansę, wygrywając jeszcze jedną Vueltę, zobaczymy kiedy to zrobi, stać się samodzielnym liderem pod względem zwycięstw, ponieważ obecnie jest na równi. Po 4 Vuelty wygrane ma z Roberto Herasem.
gdzie przynajmniej jedna wiązała się z procesem dopingowym, gdzie ten doping realnie tam był, ale w zasadzie został odrzucony z powodów proceduralnych, więc mimo wszystko fajnie by było, gdyby rekordziści z ery EPO powoli byli usuwani przez kolejne pokolenia kolarzy, no bo Roberto Eras realnie rzecz ujmując był hardkorowym dopingowiczem. Z tych najbardziej hardkorowych lat dopingu, a na Vuelcie w latach 2000 działy się rzeczy absurdalne. Mamy dość wiedzy na ten temat, że tam no, ładowano wszystko. Zatem koniec końców będę trzymał kciuki za Primoża Roglicza, aby Vueltę hiszpańską wygrał jeszcze raz i był samodzielnym liderem, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw z liczbą 5 na swoim koncie. Tak czy inaczej liczba 4 na jego koncie jest równie imponująca. Natomiast przez to, jak ten wyścig był nierówny, przez to, że dla wielu kolarzy, i tutaj wymienię też na przykład Davida Godi, który tutaj się odbudował o tyle, że po wielu miesiącach niespełniania oczekiwań tutaj nawiązał do i pokazał i potwierdził i przypomniał, że jest kolarzem bardzo utalentowanym i że również on jest w stanie jeździć bardzo, bardzo mocno. Tutaj miał kilka występów, które pozwalają mieć nadzieję, że jeśli ustabilizuje swoją dyspozycję, nie da się zjeść presji. Być może no, Tour de France pewnie nie wygra, ale kilka wyścigów, kilka etapów, kilka podiów na kluczowych imprezach może zaliczyć. Zawiódł troszkę Mikel Landa, który w stylu Mikela Landy eksploatował swoją drużynę, czy też miał wsparcie od swojej drużyny, która prowadziła peleton, przygotowywała jego ataki, a jego ataki nie były dość mocne, by zerwać rywali. Co jest również istotne, Mikel Landa zaliczył jako jeden z nielicznych tak naprawdę zawodników na tej Vuelcie, zaliczył faktycznie gorszy dzień, który spowodował straty na etapie i straty w klasyfikacji generalnej. I to na takim etapie przejściowym, gdzie no nie było mety na podjeździe, gdzie no realnie było przewyższenie, ale nie było go aż tak trudno. Wyglądało na to, że po prostu no, był to kryzys energetyczny, gdzieś nie dojadł i stracił. I stracił, w związku z tym szanse na podium legły w gruzach, choć do tego momentu wydawał się pretendentem do podium. No i być może, gdyby nie ta jego strata i to gorsze samopoczucie, to etap z Picon Blanco, gdzie też coś próbował, ale też również nieskutecznie był. Nie przyniósł, jakby nie dostarczył tyle rozrywki, ile dostarczyć by mógł. Także cóż, no, ja nie jestem fanem hiszpańskiej Vuelty. Oglądam, śledzę. Jak wiecie, wrzucałem codziennie podsumowania, zapowiedzi etapów. Spotkało się to po raz kolejny na Facebooka, po raz kolejny z waszym bardzo fajnym feedbackiem, za co dziękuję. Natomiast no, wolę Giro, wolę Tour, wolę, gdy poziom sportowy jest wyższy, gdzie poziom sportowy jest równiejszy, gdzie rywalizują sobie zawodnicy, dla których ten wyścig jest pierwszym, najważniejszym celem w sezonie, a nie celem drugim lub trzecim. I dlatego właśnie hiszpańska Vuelta jest tym trzecim. Oczywiście tak ta właśnie związana z tym nierównym poziomem sportowym zawodników, z nierównym poziomem sportowym drużyn, ze zmęczeniem, z kontuzjami, z powrotami, z odbudowywaniem się, z walką o kontrakty. To wszystko pokazuje, że dynamika tego wyścigu jest intrygująca, ale to nie jest to takie wielkie święto kolarstwa, jakie mamy na Giro, jakie mamy na Tourze. Dlatego też rozumiejąc argumenty wielu fanów, którzy tę niepewność, tę nieprzewidywalność lubią i cenią, zostaje przy swoim zdaniu. I z tym komentarzem kończymy hiszpańską Vueltę. Dzięki wielkie za te 3 tygodnie do końca sezonu szosowego. Zostało jeszcze kilka ważnych wydarzeń. Przede wszystkim Mistrzostwa Świata oraz włoskie klasyki z Lombardią, ostatnim monumentem sezonu na koniec. Także moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę i kłaniam się nisko.